Już nagrywamy? Fajnie. Hello, Michał, pozytywny groomer. Widzicie tego gościa, tego rudzielca na stole? To jest fajna rasa, szorstka. Ten wspaniały piesek ma naprawdę porządny odrost. Potężna budowa, niski, ale silny kościec i terier. Kto wie, co to za rasa? Co to za rasa? Niezbyt popularne, zdecydowanie mniej popularne niż West Highland White Terriery, niż chociażby długonożne Fox Terriery czy Fox Terriery czy Welsh'e. Mamy Norwicha, Norwich Terrier, haberek, przyszedł do nas na trymowanie. On ma szorstką szatę, zobaczcie jaki ma fajny odrost. To wszystko zaraz będziemy trymować za pomocą pudru trymerskiego. Za pomocą odpowiednich narzędzi, które się nazywają trymerami, tą fajną szatę będziemy właśnie w sposób wyciągać, w sposób odpowiedni, będziemy wydzielać odpowiednią powierzchnię, będziemy zostawiać. Czyli tą powierzchnią w tym przypadku, przy tym odroście, bo następnym razem może być zupełnie inaczej, zostawimy dużo podszerstka, a zdecydowanie okrywę zdejmiemy. I widzicie, że to nawet bez pudru trymerskiego, za pomocą palcy, no, groomera palce już są dosyć zmutowane, one są już gotowe do trymowania, to bardzo fajnie wychodzi. Więc będziemy zostawiać podszerstek, usuniemy okrywę włosową. W przypadku trymowania, czy warto trymować psy szorstkowłose, teriery, norwicze? No ja polecam, jeżeli okrywa włosowa daje taką możliwość, jeżeli pies jest odpowiednio przyzwyczajony już na poziomie hodowlanym, później w domu jest masowany, przyzwyczajany, że coś się tutaj z tą okrywą włosową dzieje, to zdecydowanie polecam. Ile takie trymowanie trwa? No naszego przyjaciela będziemy robić co najmniej z 2,5 godziny. Oczywiście w ramach trymowania jeszcze dochodzi kąpiel, suszenie, modelowanie, prace nożyczkowe, bo w przypadku naszego ziomeczka będzie sporo cięć. Pani chce po prostu krócej, żeby było wygodniej. I tak to właśnie wygląda. Więc sięgnę sobie puderek, który ma na celu wstępić włos. Irmincia, przytrzymasz ziomeczka? Pójdę sobie po trymer płaski. Już zaraz do Was wracam. Założę sobie osłonkę. Taką po prostu fartuszek, żeby mi osłonił od pudru. I za pomocą pudru trymerskiego. Nie krępujcie się, nie krępujcie, śmiało tego pudru pakujcie. I za pomocą płaskiego trymera usuwamy okrywę włosową do jakiegoś mądrego poziomu. Zasadą w trymowaniu, zresztą trymowania bardzo lubię, jest to, żeby wiedzieć, co zostawić. Nie, żeby wiedzieć, co wyrwać, bo zawsze mamy ochotę wyrwać jak najwięcej, ale tu chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, ile tej okrywy włosowej zostawiamy. A tym razem nasz kochany haberek doskonale nam pokazuje, co mamy zostawić, a co mamy usunąć. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Do tego poziomu zostanie przyjaciel wytrymowany. No i chyba na tyle. Tyle z trymowania. Macie pytania odnośnie trymowania? Piszcie, komentujcie, zadawajcie pytanka. Po to jestem, żeby Wam pomagać. A ja wracam do pielęgnacji, bo mamy sporo przed nami. I jeszcze później mam sporo jeszcze kolejnych pielęgnacji. Jest tego naprawdę dużo.